Hodowcy bydła mlecznego narzekają na coraz trudniejszą sytuację, w jakiej się znaleźli. Ceny mleka wciąż są niskie, a za przekroczenie o 6% kwoty mlecznej w ubiegłym roku rolnicy zapłacą kary. Ostatnio przez 2 miesiące niby się stabilizowała, ale ostatnio znowu była obniżka, no już niby to ma być ostatnia obniżka. Cena wyprodukowania mleka jest jednak na stałym poziomie, a cena za mleko, wiadomo, jest, jest niska. Od 1 kwietnia po 11 latach funkcjonowania urzędnicy unijni znieśli kwoty mleczne. Ale wcześniej wielu hodowców bydła ograniczało produkcję, aby nie przekroczyć dopuszczalnych limitów. Ja ostatniego roku też musiałem ograniczyć tą produkcję, no bo nie miałem tej kwoty i wtedy nie chciałem kar płacić, no i ograniczyłem. No teraz produkuję już 20% mleka więcej. Na razie produkcja mleka wzrasta z wiadomych powodów. Sytuacja na rynku mleka niepokoi też okręgowe spółdzielnie mleczarskie, które są blisko związane z hodowcami, a mleka przybywa. W naszej mleczarni mamy dynamikę wzrostową i od zeszłego roku, na przykład w miesiącu czerwcu, skupiliśmy od naszych dostawców około 80 tysięcy litrów mleka więcej niż w roku ubiegłym. Lipiec, sierpień jest bardziej takie uspokojenie rynku, ale w porównaniu do zeszłego roku jest to dość duża sprzedaż, dość duża produkcja. Aby być bardziej konkurencyjnym na rynku, zakłady mleczarskie modernizują produkcję. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Prudniku zakupiła nowoczesną maszynę pakującą. Ta maszyna pozwala nam więcej pakować kubków śmietany w ciągu 8 godzin. Średnio na tej maszynie pakujemy około 10 do 15 ton. OSM Prudnik ma niewielu swoich dostawców i mimo zwiększania produkcji mleka brakuje. Zakupujemy mleko z zewnątrz i nie ukrywam, że to mleko jest w miarę tanie, więc dlatego nasza produkcja, nasze produkty są po prostu tańsze w produkcji. Dzięki temu, że mleko przerzutowe jest tanie, okręgowe spółdzielnie mleczarskie mogą płacić swoim dostawcom wyższe ceny. Te jednak są wciąż niskie i wszyscy czekają, aż kryzys minie.